się takiego obiektu by nikt nie dopuścił. Tam się żadna impreza masowa nie miałaby prawa odbyć. W miarę przybierania przez pożar na sile, wewnątrz budynku gromadziła się coraz większa ilość dymu i gorących gazów pożarowych, które w pewnym momencie doprowadziły do jednej z faz pożaru, tak zwanego rozgorzenia. Następuje ona wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej temperatury samozapłonu wszystkich znajdujących się w nim materiałów palnych. Następuje to zwykle, gdy temperatura gazów pożarowych przy suficie osiągnie 500 do 600 stopni Celsjusza. Suche drzewo wszędzie, nie no. To były minuty i hala praktycznie cała w ogniu była, nie? Bo zgłoszenie dostaliśmy 20:58 chyba, do rejonowo-ustawieńskie kierowania spłynęło, a 21:14 tak spadł już, nie? Czyli tu mamy 16 minut od momentu informacji dostania z punktu alarmowego Zakładowej Straży Pożarnej w Stoczni Gdańskiej. A to duża hala przecież, nie? Także moment to wszystko płonęło. W tym obiekcie trybuny były wykonane z drewna. Konstrukcja dachu też była stalowo-drewniana. Materace, kurtyny były, była także taka scena, podwyższenie, ekran. W momencie tego rozgorzenia to temperatura w pewnych strefach budynku mogła być bliska nawet 1000 stopni. Czym bardziej hala płonęła, tym ta temperatura większa była w tym korytarzu ewakuacyjnym. Te gazy pożarowe, one także mają bardzo wysoką temperaturę i w miarę przybywania tych gazów wewnątrz budynku, ta strefa tak zwana podsufitowa, czyli ta taka, można powiedzieć, poduszka złożona z dymu i gazów pożarowych, ona obniża się, czyli od strony sufitu nagromadzenie tych gazów powoduje, że ta temperatura jest coraz wyższa w niższych partiach budynku.